Siemaneczko moi drodzy, dzień dobry, witam w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiejszy vlog trochę przykry. Temat, który widzicie w tytule dzisiejszego odcinka, temu się przyczynił. Do tego przejdę za chwileczkę, natomiast teraz chciałem się po prostu z wami przywitać. Jadę sobie w kierunku magazynu w 22 dzielnicy w Wiedniu. Nie wiem, czy będzie widać, ale mam załadowany pusty bęben. Kabel się skończył u nas na budowie. Muszę odwieźć właśnie ten pusty bęben, załadować nowy cały i zawieźć go na budowę. I tak będę chciał zacząć dzisiejszy odcinek, natomiast ten odcinek będzie typowo gadany i będzie krótki, bo troszeczkę ludzie odbierają mi czasami motywację, ale do tego przejdę za chwilkę. Natomiast teraz zapraszam was na intro, później dosłownie kilka ujęć z pracy, z ładowania tego bębna i przechodzę do tematu głównego. Rozsiadajcie się wygodnie w fotelach, zapraszam serdecznie do oglądania kolejnego odcinka. Dobra, jestem już z wami moi drodzy. Jestem z powrotem moi drodzy, załadowane, zabezpieczone. Można powolutku ruszać w trasę. Do przejechania mam moi drodzy jakieś 13, może 14 km, więc śmieszny dystans, ale jeżdżąc po Wiedniu czasami lubi to potrwać, więc jest, dlatego teraz chcę przewinąć z wami ten temat, który widzicie w tytule dzisiejszego odcinka. Dzisiaj bez jakiegoś owijania w bawełnę, tylko stanowczo, po męsku. Od razu mówię, że tytuł, żeby nikogo nie zmylił też i żeby to nie było tak, że ja wkładam wszystkich do jednego worka. Absolutnie nie. To, co tutaj mówię, to jest wszystko związane z moim życiem i z moimi jakimiś tam przemyśleniami. Więc dobrych ludzi, dobrych Polaków mieszkających za granicą, proszę, żeby sobie nie brali tego do serca, bo wierzę, że takich ludzi jest sporo wśród nas. Ale przechodząc do sedna, słuchajcie, muszę zacząć od tego, że ja swoje dorosłe życie, czyli powiedzmy od 18-19 roku życia, praktycznie w całości spędziłem za granicą. Było może w sumie ze 3 lata, kiedy byłem w Polsce, od ukończenia 19 roku życia, tak mniej więcej wydaje mi się. W tym roku kończy 37 lat, więc dobra, liczmy od 20 lat, 23, więc około 14, może nawet 14,5-15 lat jestem już za granicą. Jakoś tak mi się, kurde, nieszczęśliwie trafia, że od samego początku, jak tylko za tą granicę zacząłem wyjeżdżać, na początku do Irlandii, później do Anglii, no trafię na jakichś takich ludzi, którzy, kurczę, pozostawiają w mojej głowie nie takie ślady, jak powinni. Czyli, no nie wiem, ja zawsze miałem takie podejście i wyjeżdżałem gdzieś zawsze za granicę z taką nadzieją, że jak się spotka rodaka za granicą, no to można liczyć tam na jakieś dobre słowo, czy na jakąś pomoc i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście życie to bardzo szybko zweryfikowało, że to nie do końca tak jest, a później gdzieś tam, teraz oczywiście jak sobie myślę o tej przeszłości, to przysłowie, że jak ci Polak za granicą nie zaszkodził, to już ci pomógł,
No troszkę gdzieś tam jest w tym dość spore ziarno prawdy, powiem wam szczerze. Nie będę wam oczywiście teraz opowiadał o wszystkich przypadkach i o tym, co spowodowało, że mam takie podejście, a nie inne. Ale ja nie wiem, należę do jakichś takich ludzi, kurczę, chyba życiowo naiwnych trochę i zawsze się łudzę, że mimo wszystko gdzieś są ci dobrzy ludzie i gdzieś dobro przyciąga dobro. I też staram się, no nie wiem, staram się tak z ludźmi żyć, żeby nikt o mnie sobie źle nie myślał. Wręcz przeciwnie, chciałbym, żebym był postrzegany przez ludzi jako porządny człowiek. Ale do sedna, nie będę wam opowiadał o tym, co mi się tam kiedyś przytrafiło w Irlandii i w Anglii. Może kiedyś przy okazji jakiegoś innego odcinka w ramach ciekawostek. Natomiast skupię się na tym, co się tutaj dzieje w Wiedniu. I opowiem wam taką szybką tylko historię, bo jak ja tutaj przyjechałem, tak jak kiedyś tam w jednym z poprzednich odcinków mówiłem, jak ja tutaj przyjechałem, to ja języka nie znałem praktycznie w ogóle. I na początku, pamiętam, szukałem tej pracy absolutnie wszędzie. W internecie, w jakichś tam gazetkach, pod polskim kościołem zdarzały się bardzo często ogłoszenia o pracę. No ale głównie jako, że gdzieś tam należy do tych osób, powiedzmy, jeszcze wiekowo młodszych, no to skupiłem się na internecie, na jakichś tam grupach Polaków za granicą i tak dalej, w Wiedniu i tak dalej, i tak dalej. I ja sobie przypominam, słuchajcie, teraz, że było mnóstwo takich sytuacji, gdzie były ogłoszenia: odsprzedam pracę, załatwię pracę za jakąś tam opłatą. Albo pamiętam, dzwoniłem w jedno miejsce i co ciekawe w ogóle, dzwoniłem w jedno miejsce, to była jakaś firma chyba sprzątająca wtedy, bo ja w sumie też zaczynałem od sprzątania, bo tam wiadomo, no nie był wymagany język, gdzieś trzeba było się zahaczyć na początku. Ale pamiętam, że zadzwoniłem do jednej firmy sprzątającej, gdzie ogłoszenie dawał albo pod kościołem, kurde, nie chcę teraz wymyślać, albo pod polskim kościołem było ogłoszenie, albo było na jakiejś grupie Polaków w Wiedniu na Facebooku. No i faktycznie zadzwoniłem i odbiera Polak, słuchajcie. No i kozaczek oczywiście. Kozaczek, tak, tak, ja mam układy z szefem, załatwiam pracowników, bla, bla, bla. Jak tam u ciebie, czy masz prawo jazdy? Mówię, mam prawo jazdy i tak dalej. Doświadczenie jakieś? No mówię, nie mam żadnego akurat, no bo dopiero przyjechałem do Austrii. Języka niestety też bardzo słabo. On mówi, no to słuchaj, jestem ci w stanie załatwić robotę, ale oddajesz mi połowę swojej pierwszej wypłaty. Ja w tamtym czasie było mi to wszystko jedno, więc się zgodziłem. Ostatecznie i tak nie poszedłem do tej firmy, poszedłem do innej firmy pracować. No ale to jest jedna z takich rzeczy, które gdzieś tam siedzą mi głęboko w pamięci. I tak jak mówię, bardzo dużo było kiedyś, teraz już ta tendencja się zmieniła, ale bardzo dużo było kiedyś kobiet, Polek tutaj w Wiedniu, może i ogólnie w Austrii, ale nie wiem, ja obracam się akurat w temacie Wiednia, więc bardzo dużo było kiedyś tutaj kobiet pracujących na czarno na prywatnych sprzątaniach mieszkań. I tam po prostu ta praktyka była stosowana praktycznie w wielu, naprawdę w wielu przypadkach, gdzie ktoś gdzieś rezygnował z jakiejś pracy, albo wracał, powiedzmy, do Polski, albo mu po prostu gdzie indziej zaproponowali lepsze pieniądze, nie oddawał tej pracy, powiedzmy, gdzieś dalej w kolejne ręce, żeby rodak czy tam ktoś inny mógł sobie zarobić pieniądze, bo jest zawsze mnóstwo ludzi, którzy po prostu szukają pracy jakiejkolwiek, żeby się gdzieś zahaczyć. Nie, nie było tego, było odsprzedam pracę, odsprzedam, słuchajcie, w ogóle nie wiem, no dla mnie to jest jakiś chory temat. Odsprzedam pracę. Co to w ogóle jest? Odsprzedam pracę. Jak to w ogóle świadczy o tej osobie, która to daje dalej? To jest w ogóle jakiś, nie wiem, no dla mnie to jest jakiś kosmos psychiczny. Ale tyle o innych, słuchajcie, i tyle o tych chorych przypadkach, o których tutaj powiedziałem. W mojej opinii są to chore przypadki. Ale przechodzę do tematu, który skłonił mnie do nagrania tego odcinka, słuchajcie. Jak wiecie doskonale, zawsze to podkreślałem, że ten kanał powstał generalnie z pasji, z frajdy, jaką daje mi jazda ciężarówką, a po jakimś czasie okazało się, że ten kanał może też komuś pomóc. Czy chociażby nakłonić go do tego, żeby robić papiery na HDS-y, czy chociażby nakłonić go do tego, żeby zrobić prawo jazdy, bo z takimi przypadkami też się spotkałem w wiadomościach prywatnych kilka razy. Pisaliście mi, że dzięki za te filmy dały mi kopa, dały mi motywację do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu, żeby po prostu zmienić zawód, żeby zarabiać jakieś lepsze pieniążki. To jest, słuchajcie, powód dla mnie do dumy, szczególnie dlatego, że już
w sumie, tak? Mogę powiedzieć, tak, trzech ludzi dzięki temu kanałowi, można powiedzieć, w jakimś tam sensie, znalazło pracę w tej firmie, w której ja pracuję i uważam, że to jest firma naprawdę mega godna polecenia, więc, więc się cieszę, że ci ludzie tutaj trafili. Jest tu trzech kolegów z Polski, jednym z nich jest Konrad, którego widzieliście tutaj w filmach, z którym pracujemy razem na budowie. Pozostałych dwóch nie będę wymieniał, bo nie wiem, czy mają ochotę, żeby tutaj o nich mówić personalnie. Natomiast zdecydowanie jest to naprawdę dla mnie powód do dumy i powód do tego, żeby się cieszyć, że gdzieś tam jakiś film na YouTubie, który ja stworzyłem, jakieś tam ujęcia skłoniły kogoś do tego, żeby się do mnie odezwać prywatnie. No i kurczę, dzięki temu też można powiedzieć, że znaleźli chłopaki zatrudnienie w zajebistej firmie, naprawdę, bo to też trzeba podkreślić. Ale oczywiście, że nie może być tak pięknie i kolorowo i żeby człowiek jeden drugiemu normalnie z dobrego serca chciał pomóc, no to oczywiście znajdą się jakieś gnidy, bo to są takie ludzkie gnidy, ja to tak nazywam, które gdzieś zawsze muszą wsadzić swój nos tam, gdzie nie potrzeba. I najciekawsze, słuchajcie, jest to, że to są ludzie, których ja znam prywatnie, którzy jak mnie widzą, to podchodzą, podają mi rękę, gadają, pytają, co słychać i tak dalej, i tak dalej. No ale mają też widocznie drugą stronę i właśnie doszła do mnie taka informacja, słuchajcie, że dwóch takich śmiałków, dwóch takich odważnych mężczyzn, nie, bo to tak trzeba powiedzieć, bo to są odważni mężczyźni, odwagę nie poznaje się po tym, że ktoś podchodzi do ciebie twarzą w twarz i coś zapyta albo coś powie, co ma do powiedzenia, tylko wielką odwagą jest powiedzieć, jak tej osoby nie ma w pobliżu i obgadać ją za plecami. I dwóch takich dwie takie gnidy wpadły, słuchajcie, na pomysł, żeby opowiadać pierdoły, że ja przez to, że załatwiam, gdzieś tam załatwiam, nie mogę tak powiedzieć, że ja załatwiam, bo kim ja jestem w firmie, żeby załatwiać, ja po prostu daję dalej numer telefonu i ewentualnie mogę kogoś polecić, że ktoś bardzo ma ochotę pracować w tej firmie i tak dalej, więc ja nie jestem nikim od załatwiania pracy, ja ewentualnie mogę, tak jak mówię, dać kontakt, spróbować ewentualnie dalej porozmawiać z szefem, czy wziąć jakiegoś kolegę na jakieś tam tygodniowe przeszkolenie i danie mu kilku rad. Ale dwóch ludzi gdzieś tam stwierdziło, że dorobi sobie do tego historię, słuchajcie, i powiela jakieś takie w ogóle informacje z dupy wzięte, że ja za tych chłopaków, którzy pracują w firmie, że ja dostaję jakieś ekstra premie i ekstra pieniądze. Jak to usłyszałem, powiem wam szczerze, to na początku się zagotowałem, bardzo mocno się zagotowałem, bo nienawidzę, słuchajcie, nienawidzę kłamstwa takiego, wymyślania po prostu takich chorych rzeczy, bo to są chore rzeczy. W życiu by mi, kurde, nie przyszło do głowy, żeby wspomnieć nawet o czymś takim, że ja komuś pomogę, postaram się pomóc mu w znalezieniu pracy, ale za to chcę jakieś korzyści finansowe. Ja pierdzielę, nie mógłbym sobie spojrzeć, słuchajcie, w lustro, gdybym coś takiego w ogóle miał w głowie, żeby żądać od kogoś, czy w ogóle myśleć o tym, żeby brać od kogoś jakieś pieniądze, czy jakieś, myśleć o jakichś premiach dlatego, że ja kogoś poleciłem i ktoś zaczął pracę w firmie. A co ciekawe, powiem wam jeszcze, że w poniedziałek prawdopodobnie pracę zaczyna kolejny kolega, który oglądał właśnie moje filmy i gdzieś tam dałem też jego namiary do szefa, spotkali się, z tego co wiem, to się dogadali i też prawdopodobnie zacznie w poniedziałek, więc to już będzie czwarta osoba, ale no nie wiem, czy chłopaki będą tutaj chcieli w komentarzach o tym pisać, czy nie, bo też nie, jak w ogóle nie wymagam tego od nich, ale tak jak mówię, no w życiu by mi do głowy nie przyszło, żeby coś takiego robić w ogóle, że ja komuś tam ewentualnie pomogłem w znalezieniu pracy, to żebym ja czekał, że ktoś mi coś da, czy żebym ja liczył na jakąś premię. Ja pierdzielę, ludzie, ja mam dwie ręce, dwie nogi, głowę na karku, ja potrafię zarobić na siebie, ja potrafię utrzymać się swojej pracy, siebie i swoją rodzinę, a nie żebym ja, że ktoś w ogóle wpada na taki pomysł, gdzie masz jeden z drugim mój numer telefonu, jak masz jakieś wątpliwości, zadzwoń, albo mijamy się często na jakiś tam deponii, czy na jakichś sortowniach materiału, podejdź, normalnie podejdź, zapytaj, jak masz jakieś wątpliwości, ale nie gadaj takich pierdół naprawdę, no bo nic by nie wypadało, tylko zastosować inne rozwiązania, które
my lubimy stosować w Polsce, no ale umówmy się, no jesteśmy dorosłymi ludźmi. Ja pierdzielę, jak mamy jakieś resztki szacunku do siebie, czy jakieś wątpliwości, to po prostu podejdź, zapytaj, zadzwoń, nie wiem, albo zasięgnij prawdziwych informacji, a nie powielaj takiego shitu, bo naprawdę, no ręce opadają i powiem wam, że to podcina strasznie skrzydła, nie? Bo i boli, no, boli, bo ja gdzieś tam, ja się cieszę z tego, zobaczcie na przykład, tutaj daję ten przykład Kondzia, bo wiem, że Kondziu nie ma nic przeciwko, żeby go pokazywać w filmach, czy o nim powiedzieć. Wiecie, jaką mi to sprawia radość, jak my teraz się na budowie razem spotykamy i pracujemy sobie razem i widzę, że jemu sprawia radość ta robota, że on przede wszystkim szanuje tą pracę, że jest fajnym gościem, normalnym człowiekiem i to mi sprawia radość, że udało mi się komuś takiego pomóc, a nie myśleć, kurde, o tym, że gdzieś mieć jakieś korzyści z tego, no ludzie, nie, no to... Naprawdę, no to nie wiem, czy w innych narodowościach tak jest, ale tak jak mówię, to jest właśnie ta nasza jakaś mentalność, zakorzenione jakieś takie, nie wiem, zawiść wobec drugiego człowieka, żeby komuś nie wiodło się czasem lepiej, żeby ktoś nie miał więcej. Ja pierdzielę. Nie wiem, miałem gdzieś tam nadzieję, że w tym młodszym pokoleniu gdzieś to już będzie wyplewione, że ci młodsi ludzie są gdzieś wychowani w innych czasach, troszeczkę może w innych warunkach. Ale pewne rzeczy się chyba nie zmieniają. I taki apel, słuchajcie, bo będę kończył, naprawdę będę kończył ten odcinek, miał być krótki, więc nie będę go przedłużał. Pomyślcie czasem o tym, że jest coś takiego jak karma. Ja przynajmniej w to wierzę, że jak jesteś dobry dla drugiego człowieka, to że to dobro kiedyś, prędzej czy później do ciebie wróci. Nie wiem. Pomagajcie sobie, po prostu, po ludzku. Wyciągnijcie czasami rękę do drugiego człowieka, jeżeli widzicie, że jesteście w stanie mu pomóc. Przecież to nic nie kosztuje. Zwykła pomoc, ludzkie odruchy. Tak niewiele, a tak wiele dla niektórych. Kończę, słuchajcie, ten dzisiejszy odcinek, bo miał być krótki. Tak jak mówię, miałem nakręcić troszeczkę inny odcinek w tym tygodniu i on pojawi się na pewno w przyszłym tygodniu. Natomiast to, co się wydarzyło, troszeczkę tak jak mówię, no podcięło mi skrzydła, odebrało mi trochę motywacji, ale stwierdziłem, że skoro tak już się wydarzyło, to ja z tego wyciągnę jakieś wnioski po raz kolejny i obrócę to w drugą stronę, przeciwko tym atakującym, którzy pewnie oczywiście teraz w komentarzach tutaj się nie ujawnią, no bo tak jak mówiłem, odważni ludzie, więc tak, słuchajcie, kończę, życzę wam wszystkiego dobrego i życzę wam, żebyście spotykali na swojej drodze dobrych ludzi, którzy, jeżeli jesteście w potrzebie, będą potrafili wyciągnąć do was rękę i po prostu być życzliwym dla drugiej osoby. Tego wam życzę, słuchajcie. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Dzięki za wszystkie subskrypcje, łapki w górę. Pozdrawiam was i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.